Witam wszystkich w GTA 5 Online. Więc moi drodzy, chciałbym pokazać, jak przerobiłem właśnie moją kolekcję pojazdów na kolor, tak zwany, te pojazdy mają kolor neonowy. Wiem, szałdupy nie urywa, ale po prostu poprzednią, jaką miałem partię pojazdów, miały standardowe kolory Lost Custom, a strasznie mi się spodobał kolor neonowy. Jest to czysty kolor, bez żadnych dodatków. I moim zdaniem zajebiście to się prezentuje, więc moi drodzy, nie oceniajcie mnie od razu tak kurwa ostro. Ale powiem po prostu tylko tyle, że moim zdaniem to troszeczkę już lepiej wygląda niż jak miały te pojazdy oryginalne lakiery od Lost Custom. Tak, to są kolory ekipy, nie będę okłamywać. Dokładnie kolor neonowy, zresztą widać, że świeci to coś. I czadersko to wygląda, jak wyjeżdżamy tymi pojazdami na ulicę, jak słońce wypierdzieli się, to wtedy właśnie tak jak tutaj widać na tej pojeździe jest taki rażący kolor. I tak moi drodzy, tak mają właśnie wszystkie te pojazdy. I oficjalnie dodam tylko tyle, że jestem jak na razie zadowolony z tego, co zrobiłem. Fajnie to teraz wygląda. Bym powiedział, że nawet lepiej to wygląda. Tak jak tutaj na tym niebieskim, tak właśnie świecą te wszystkie pojazdy, jak na nie pada światło. Czadersko to wygląda na ulicy. Może nie robiłem sobie miksów dwóch kolorów i tak dalej, i tak dalej. Ale powiem tylko tyle, że teraz przynajmniej moim zdaniem to lepiej wygląda. I po prostu te pojazdy już tak zostawię z tym neonowym kolorem i mam to w dupie. Tutaj niestety mamy trochę już nie neonowy kolor, to jest taki już zmodyfikowany kolor, bo miałem problem, jaki dopasować do tych pojazdów kolor, więc tutaj niestety jest mieszanka więcej niż jeden kolor, trzy kolory. Więc to tak ciekawie wyszło mi, choć pewnie i tak zmienię kolor. Czołgiem się nie przejmujmy, po prostu nim sobie wjechałem normalnie do garażu i tak dalej, i tak dalej. Tu znowu mamy kolejny neonowy kolor, te trzy pojazdy mają neonowy kolor. Opresor 2 i opresor 1 już niestety mają też nielegalny kolor, ale po prostu już nie neonowy, po prostu coś jaśniejszego dałem. Chciałem zmiksować sobie coś na zasadzie bieli z żółcią, no i takie coś wyszło. Tu też mam neonowe kolory. Czadersko to wygląda naprawdę, jak wyjeżdżają te pojazdy na ulicę. Więc tak moi drodzy, przedstawia się moja kolekcja pojazdów. Wiem, tak jak powiedziałem, szałdupy nie urywa, ale dla mnie jest to w tym momencie już inna droga. W ogóle czadersko się tak człowiek może pobawić modernizacją kolorystyczną. Fajna zabawa. Nie będę oszukiwać. Lepiej w ogóle te pojazdy wyglądają niż z tymi pieprzonymi oryginalnymi kolorami z Lost Custom. Nawet nie można wyciągnąć takich zajebistych kolorów. Więc moi drodzy, jednak
teraz bardziej jestem zadowolony z mojej prywatnej kolekcji, moich własnych samochodów. I to by było na tyle z mojej strony.